W skontrolowanych trzech dzielnicach stołecznych większość zadań w zakresie najmu należących do miasta lokali użytkowych na zasadach prewerencyjnych wykonywano zasadniczo w sposób prawidłowy. Izba stwierdziła jednak, że niekiedy lokal po zwolnieniu przez jednych najemców trafiał do oferty ze znaczną zwłoką, rekord padł na Mokotowie, gdzie opóźnienie to wyniosło niemal 14 miesięcy, a tymczasem czas na ogłoszenie konkursu to 14 dni. Również opieszale dochodzono zaległości czynszowych, a niekiedy w ogóle z nich rezygnowano. Dzielnice nie określały też, jakie rodzaje usług rzemieślniczych są tam najbardziej pożądane.